Sheldon, co ty tak z tyłu zostajesz? No bo wiesz, tego szykuje mi się dzisiaj małe hendozonko. To tym bardziej powinieneś wypić dla większego animuszu. Ale mi kuśka wtedy więcej jak ty ze starej baby. To se marchew przywiąż. Co cię do nas sprowadza, Geralt? Słyszeliście może o roślinie zwanej krasnoludzkim nieśmiertelnikiem? Czy słyszeliśmy? A czy świnie mają ciasne dupy? Szczerze? Nie mam bladego pojęcia, Skaks. Może ty nam powiesz? To takie powiedzenie. Tylko ty tak mówisz. Ten nieśmiertelnik, Wiedźminie, rośnie w pobliżu złóż antracytu i glinokrzemianu. Filippa potrzebuje go do wyleczenia saski. Rzadkie to cacko. Ale niedaleko stąd jest kopalnia i kto wie, może je znajdziesz głęboko pod ziemią. Daleko do tej kopalni? Gdzie tam? W samym Vergen, w górnej części. Widzę, żeście się nieźle zapalili do tej wyprawy, a nikt słowem nie wspomniał Wiedźminowi, że kopalnia zamknięta. Zamknięta, racja, ale właśnie nadszedł czas zrobić w niej porządek. Wszelkie podziemne gówno wyplenić. O czym mówicie? Nie dalej jak miesiąc temu górnicy zaczęli znikać. Otwory jakieś na dole siedzą. Zamknęliśmy szyb w obawie, że się świństwo po wsi rozlezie. Widać, przypłynęliśmy w samą porę, Geralt. Najwyraźniej. Chodźmy. Tak jest. W takiej kompanii żaden potwór nie jest straszny. Co ty na to, Sheldon? Idziesz z nami, czy wolisz hędożyć jakąś dupkę? Hędożenie nie zająca. Druga taka okazja nieprędko się trafi. Ha! Idę z wami! Spotkamy się przy wejściu do kopalni.